stay. Everything's ready, snowflakes are falling, snow angels being made. But all I really want is you. Ja jestem Nasty i dzisiaj pokażę Wam, jak pokonać ten świąteczny natłok obowiązków. Pierwszą rzeczą, jaką Wam przedstawię, jest pakowanie prezentów. Tutaj mam dwie propozycje i zacznijmy od tego niebieskiego, pięknego Instaxa. Czego będziemy potrzebowali? Kleju na gorąco oraz taśmy dwustronnej. Ona będzie nam najbardziej potrzebna. Wiadomo, jakiś prosty sznurek. Będziemy też potrzebowali jakiś tekstur. Ja drukuję gotowe z szablonu. No i wprowadźmy troszeczkę elementu żywego, chociaż no sztucznego, ale żywego, czyli gałązki. Takie dwie wydaje mi się, że wystarczą. Zazwyczaj największym problemem wszystkim jest zapakowanie tych paczek tak, aby nic tutaj nie odstawało i tak dalej. Wycinamy papier o wiele większy od przedmiotu, który chcemy zapakować. To jeżeli chodzi o tą część, która ma tutaj nam zostać, zawijam ją, aby była prosta, żadna, niepocięta. Teraz boki naszego prezentu. Jak widzicie, wyglądają one nie za ciekawie, ale obcinamy, zostawiamy taki fragment, jak mamy tutaj ten cały brzeg. No i później zawijamy do środka, składamy w taką, powiedzmy sobie, kopertę i zaklejamy jednym kawałkiem taśmy. Najprostsze pakowanie prezentów. Z drugim bokiem postąpiłem tak samo. Jeżeli chodzi o te bileciki z imieniem, wycinam je wedle uznania i teraz przechodzimy do mojej maszyny do pisania. Piszę po prostu ręcznie, no ręcznie, ale mechanicznie na maszynie do pisania. Dla kogo mają być? No genialne. Teraz łapę za pojedynczą gałązkę z choinki. Może być też żywa, ale ja niestety no, nie dałem rady tego przygotować. Zawiązujemy to wszystko klasycznie. Sznurek, przekładamy nasz przygotowany wcześniej bilecik. Zakładamy taką piękną, ususzoną już pomarańczę, no i pieczętujemy kokardką. Jeżeli chodzi o drugi prezent, poleciałem w taki troszeczkę nieład. Kładę na to gałązkę, lizaka, obwijam to tak niechlujnie wręcz tym sznurkiem. Przywiązuję tam standardowo pomarańczę, ten bilecik. Jeszcze później dodałem taką śnieżynkę, żeby naprawdę był taki nieład, ale żeby też było ładnie, żeby wszystko było do siebie spasowane, no i tak to wyszło. Koniecznie piszcie w komentarzach, która propozycja opakowania prezentu przypadła Wam bardziej do gustu. A teraz robimy małą przerwę na zrobienie pierników. No zobaczcie, jak nam to wyszło. Trochę chyba przerywamy, bo takie kaleki nam wyszły. Patrz, że oni są na ręce. No dobra, żeby nie było, to już spróbuję jednego. Chociaż żałuję, że takie ładne nie wyszły. Pieczy mi w usta. Ej, chyba za dużo przyprawy tej korzennej daliśmy. Bez kitu. Nie, jest okej, ale takie mrowienie mam na tym. Na języku. W ogóle rok temu od Zuzi Borutkiej dostałem piernika i mówiła, że nie są za dobre. Także zobaczymy, jak to smakuje. Wiem tylko na ten moment, że wszystko było przyklejone do tego papieru, które ona go pakowała, więc zjem to z papierem. Złe nie jest. Jest bardziej chrupiące niż moje, bo moje są takie puszyste. Ale Zuzia zrobiła dobre pierniki, dlatego że po roku nadal są dobre. Zostawię moje na rok, zobaczymy. To było drogie. Także jak widzicie, nie wszystko idzie mi kolorowo, po prostu od samego początku nie było dobrze, gdzieś tam jeszcze, no kto mi tu przeszkadzał, no ty przeszkadzałaś. No ale dobra, teraz przechodzimy do kartek świątecznych, bo jest to coś, czego już teraz się chyba nie daje, nawet nie wysyła, może jakieś SMS-ki, coś tam. Tutaj najważniejszym elementem jest klej na gorąco. Jak zawsze uważajcie, bo on jest gorący i możecie sobie poparzyć paluszki w dziurkacza takiego dziurkającego w kształt choinek, no i pomponów. Pompony są fajne. Zacznijmy od tej z choinkami. To było fajne, bo musiałem wyciąć po prostu dziurkaczem takim w choinki. Później narysowałem takie drogi, takie jakby stoki gór, gdzie te choinki mają rosnąć i po prostu to przyklejamy. Później na maszynie do pisania napisałem wesołych świąt, taki wiecie, żeby nie było, że samemu. W następnej kartce napisałem samemu wesołych świąt, no i nie do końca mi to wyszło, ale to jest też fajne, bo wziąłem w ogóle guziki. Przywiozłem od babci naprawdę milion guzików i ułożyłem z tego taki wieniec jakby świąteczny z zielonych guzików, tam powybierałem. Przykleiłem to klejem na gorąco i później stwierdziłem, że jeszcze takie sznureczki będą wisiały z tymi guzikami. To moje napisanie wesołych świąt, ile ja się nad tym nahakałem i po prostu i tak później to uciąłem. Ta z bałwankiem jest fajna, potrzebowałem tylko do tego takich oczek, które się ruszają. Przyklejamy pomarańczowy nos i tutaj mi było bardzo trudno, czyli szalik zrobić z takich kokardek, ale wyszło. No i guziczki na dole, że niby guziki tam bałwana. Prawdziwym bałwanie robiło się z węgla i ten ostatni jest najlepszy, bo jest tak
prosty. Wyciąłem z czerwonego papieru element czapki i na to nakleiłem takie białe pompony. No i standardowo czekam na wasze opinie w komentarzach, która propozycja kartki podoba wam się najbardziej. A jeżeli otworzycie coś z moich pomysłów, to dodawajcie na Instagrama, a w opisie wpiszcie po prostu hashtag macowe ulubieńcy. No i właśnie dzisiaj też będziemy patrzyli, co tam w tych macowe ulubieńcy dodaliście. Jakieś takie wasze... Buble kogoś zabiła i jest już w więzieniu. Ma takie więzienne tatuaże na rękach. To jest osoba współtowarzysząca zbrodni Buble. Ona uciekła z więzienia. Cudowne! Wygląda jak takie okno prosto z baśni. Lampo... Szok. Piękne. Ja po prostu marzę o tym, żeby mieć tyle wolnego czasu i spędzić tak wieczór przy lampkach, z herbatką, z książkami. Na tym zdjęciu niestety prawdziwa polska zima. A już myślałeś, że coś niestety coś nie wyszło. Nie, nie. Prawdziwa polska zima, ale zdjęcie jest naprawdę bardzo ładne. No i kotek. No kotek poczuł też święta. O, to muszę podpalić. Ale super klimat. Tak ci wieje ten wiatr. Jeszcze te rozwiewa. Taką ósemkę zrobione. No ja takiego efektu nie potrafię osiągnąć, ale... Zarąbiste dwa klimatyczne zdjęcia. Nie wiem, czy zrobione przez ciebie, czy nie, ale są super. Gaśnij już. No, i to już jest w sumie koniec tego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby wstawiać na Instagrama wasze odtworzenia moich tutaj propozycji, bo się na tym napracowałem i robiłem to 3 dni. Także no, zostawcie subskrypcję, zostawcie jakiś merytoryczny komentarz, bo lubię je czytać i odpowiadać na nie później. I to tyle. Nie wiem, co tam było. Pa! To jest chyba... Współ co? Współ... Współtowarzysząca... To jest osoba współtowarzysząca zbrodni Buble. Ona uciekła z więzienia.